Trzaskowski. Chcą ze mnie zrobić jakiegoś lewaka. Rafał Trzaskowski. Ze mnie telewizja publiczna chce zrobić jakiegoś lewaka. Dzisiaj właściwie nie ma i lewicy, i prawicy, powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w gościu wydarzeń Polsat News. Ze mnie telewizja publiczna chce zrobić jakiegoś lewaka. Ja jestem człowiekiem centrum, który ma jasne poglądy, który ma olbrzymi szacunek do tradycji, przyznał. Dorota Gawryluk zapytała prezydenta Warszawy o zbliżającą się Wigilię. Pierogi najczęściej lepi żona z siostrą. Ja jestem specjalistą od śledzia. Wigilia to czas, kiedy raczej się nie eksperymentuje, tradycyjne potrawy, śledź w śmietanie z odrobiną musztardy, z cebulą, jabłkiem, po polsku, przyznał Rafał Trzaskowski. Padło pytanie także o warszawskie kartki świąteczne, na których nie ma tradycyjnych symboli bożonarodzeniowych. Nie odcinam się od tych kartek, są bardzo ładne. Śmieszy mnie burza w internecie, ja się nie zajmuję projektowaniem kartek, podkreślił prezydent stolicy. Na kartkach są bombki, księżyc, symbole Warszawy, bardzo fajna kartka. Miasto jest bardzo różnie przystrojone, również w sposób bardzo tradycyjny, jest choinka, my się od tych symboli wcale nie odżegnujemy, zadeklarował. Ja jestem człowiekiem centrum. Trzaskowski odniósł się także do wywiadu, jakiego udzielił wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Stwierdził on, że Platforma Obywatelska poszła w stronę lewackiego ekstremizmu. Co to znaczy lewicowa wizja? To kompletne pomieszanie pojęć. Jarosław Kaczyński jest dzisiaj prawicą? Dzisiaj właściwie nie ma i lewicy, i prawicy, dzisiaj są albo partie, które chcą być europejskie, progresywne, otwarte, tolerancyjne i są partie populistyczne, zamknięte, które bazują na kompleksach swojego lidera. Te podziały się zacierają. Ze mnie telewizja publiczna chce zrobić jakiegoś lewaka. Ja jestem człowiekiem centrum, który ma jasne poglądy, który ma olbrzymi szacunek do tradycji, przyznał. Jak mówił, PO jest partią, która celuje w to, żeby rządzić w Polsce, żeby odzyskać zaufanie. PO jest partią centrum, w której są ludzie, którzy mają trochę bardziej lewicowe poglądy i trochę bardziej tradycjonalistyczne poglądy. Przede wszystkim jesteśmy partią europejską, otwartą i demokratyczną, wyjaśniał. Mamy wyraziste poglądy, w tej chwili trwa dyskusja na temat nowego CREDO programowego, żeby dokładnie określić swoją pozycję co do bardzo wielu kwestii, zaznaczył Trzaskowski. Jak dodał, PO przygotowuje się do wyborów, chce tworzyć instytucje doradcze, tak jak kiedyś to robił PiS. W ruchu Wspólna Polska chcemy stworzyć mapę potrzeb Polaków, przygotowujemy się do wyborów, podsumował. Schetyna chyba nie jest zaangażowany w życie partyjne. Trzaskowski był pytany także o wypowiedź Schetyny, który stwierdził, że ruchu Rafała Trzaskowskiego dzisiaj nie ma. Grzegorz Schetyna najwyraźniej nie jest zaangażowany i chyba ostatnio nie jest zaangażowany w życie partyjne, skoro przez cały czas krytykuje, ocenił. Dziwię się, że tak bardzo martwi się o ruch. Jasno powiedzieliśmy, co będziemy robili, to nie jest partia polityczna, tylko przedsięwzięcie, które ma budować zaufanie. Dużo zrobiliśmy, jeśli chodzi o COVID, mamy swoją radę ekspertów, którzy pomagają nam formułować postulaty do rządu, wymieniał. Trzaskowski mówił także o relacjach państwo-kościół. Zapraszanie księży na każde otwarcie inwestycji to nie jest dobry pomysł. Powinien być jasny rozdział państwa czy samorządu od religii, stwierdził. Zachowujemy zdrowy rozsądek, dodał. Ulica Marii i Lecha Kaczyńskich powinna być. Prezydent Warszawy przyznał, że nie złożył wniosku o nadanie jednej z ulicy w Warszawie imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Rozmawiałem o tym z radnymi KO, a to radni podejmują te decyzje. Oni przekonali mnie, że to nie jest odpowiedni moment, kiedy kobiety są pałowane na ulicach Warszawy przez PiS i podległe mu służby. Radni powiedzieli, że nie są w stanie forsować takiej decyzji. Ja się z nimi zgadzam. Wniosek jest gotowy, ulica Marii i Lecha Kaczyńskich powinna być i na pewno znajdziemy taki moment, kiedy nie będą tak podgrzane emocje, kiedy nie padnie to łupem politycznym, wyjaśniał.